Atrybuty Boga, łaska Boża. Jeżeli popatrzymy na naszą grzeszność i łaskę, jaką nam Bóg udziela, łaska Boża świeci 10 tysięcy, 100 tysięcy razy mocniej niż Słońce. Łaska Boga jest darmowa, to prezent. Łaską jesteście zbawieni, i to nie jest z was. To prezent. Na łaskę Boga nie da się zasłużyć, ani nie da się zapracować na nią uczynkami. W liście do Rzymian w trzecim rozdziale czytamy: A zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Ludzie zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski. Dalej w liście do Rzymian czytamy: A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków. Inaczej łaska już nie byłaby łaską, jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska. Inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem. To jest list do Rzymian, jedenasty rozdział. A w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, możemy przeczytać. Takie oto zdanie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was. Jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. List do Efezjan, drugi rozdział, wersy 8-9. Łaską jesteśmy zbawieni. Nie z uczynków. Niczym nie zasłużyliśmy na łaskę Boga. Łaska Boga jest wieczna. Bóg... Zaplanował to przed wiekami. Zobaczmy drugi list do tym Tymoteusza, pierwszy rozdział. Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. Łaska jest suwerenna. Bóg mówi do Mojżesza w księdze wyjścia: Zmiłuje się nad kim się zmiłuje, zlituje się nad kim się zlituje. Księga wyjścia, 33 rozdział. A w liście do Efezjan czytamy: Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości, przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swej woli, dla uwielbienia swej chwały i swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Zobaczmy też na przykład z Ewangelii Jana, czwarty rozdział. Pan Jezus spotyka niewiastę, która miała kilku mężów i oferuje jej łaskę. A rozdział wcześniej czytamy o znakomitym nauczycielu Izraela, Nikodemie, bardzo znanym i religijnym człowieku, który nie rozumie, czym jest łaska. Łaska przyszła na świat tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział: Zobaczmy, prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Jan 1:17 w liście do Tymoteusza czytamy: jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. 1 Tymoteusza 2,5 A w liście do Rzymian, w piątym rozdziale, czytamy: przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Łaska jest zbawczą łaską. W liście do Rzymian w trzecim rozdziale czytamy A zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. W Dziejach Apostolskich w piętnastym rozdziale czytamy Lecz wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni tak samo jak i On. W trzecim rozdziale listu do Tytusa czytamy Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. W pierwszym rozdziale listu do Efezjan czytamy, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. W pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale czytamy takie oto słowa: Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów. Nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży, lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich. Jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. To powinny być słowa dla każdego chrześcijanina. Jestem. Kim jestem, ale na szczęście jest łaska Boża.